Hej, cześć moi drodzy, z tej strony Space Empiria, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Division 2. Jeszcze tylko ustawimy sobie właściwy poziom dźwięków, otoczenia. Myślę, że tu można dać tym razem troszkę wyższy. No, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze, żeby ten mój głos też nie był zbyt dominujący. O, dobra. Myślę, że tak będzie ok. I co, zaczynamy w takim razie. Czekajcie, o co tu chodzi? Co tu się... A, dobra. Przerobione SMG. Fajnie zrobili. Zobaczcie, tu się pojawiają te rzeczy, które mamy na wyposażeniu. Poziom 8 w tej chwili. I zaczynamy drugi rejon. Drugi rejon. Niesamowita była ta ostatnia misja. Naprawdę zachęcam was, żebyście sobie ten odcinek obejrzeli. Bardzo fajnie skonstruowana, taka wieloetapowa. Zupełnie. Isaac scheint wieder hochgefahren und stabil. Schön. Kommen Sie zu mir ins Weiße Haus. Ich habe neue Informationen, die ich mit Ihnen und Manny teilen möchte. Tak jest. No, cały czas mamy tak, tutaj jakieś informacje. No widać tutaj różnicę w stosunku do Division 1, jeżeli chodzi o fabułę, o rozwój tych misji. Naprawdę jest ciekawe, jeżeli chodzi tak o grę. Ja jestem naprawdę po tych godzinach, które tu spędziłem na dwójce, jestem bardzo zadowolony. Zadowolony, że tą grę mam, że ją kupiłem i że mogę też z niej prowadzić rozgrywkę, prowadzić gameplay, sprawia mi to przyjemność. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie spróbujemy sobie dzisiaj. Myślę, że zrobimy sobie taką luźną eksplorację, żeby tu misję ostatnio zrobiliśmy, więc nie ma za dużego sensu teraz kolejnej robić. Po prostu pójdziemy sobie może tutaj i odblokujemy to, co tutaj jest, to są te zasobniki techniczne. One się przydają do rozwoju postaci, więc ruszamy. Zobaczymy, jak wygląda tutaj ten drugi rejon właśnie. Znacznie fajniej rozwiązane też przeskakiwanie przez przeszkody. Jak pamiętam, w pierwszej części dosyć długo to było. Tutaj jest szybciutkie, zobaczcie. Flow tej gry jest szybsze. Tu są bardziej żywiołowe te akcje. O, widzicie. Też fajnie jest, że... No, tutaj trochę dałem ciała. Możemy tego ściągnąć, tego załatwi. Tutaj słuchajcie, jeszcze walczy. Jeszcze. Są zwykłe potyczki uliczne, tutaj nie trzeba się nimi za bardzo przejmować, ani ich rozgrywać, rzecz jasna. Tu straciłem sporo. Sporo pancerza. No, widzicie, prawie żeby mnie tutaj dopadli. Nie można. Zabiją mnie. Agent getötet.
Dobra. Okej, okay, słuchajcie, to bez takich już cyrków, teraz już normalnie sobie to zrobimy. Ja tutaj się za bardzo zacząłem bawić. Dobra, teraz już zrobimy sobie tutaj normalnie. Ja musiałem się trochę za bardzo wdać w tą strzelaninę tutaj. I niepotrzebnie zupełnie się skończyło. No właśnie, tutaj zginąłem. Jest oznaczone krzyżykiem miejsce. Czy tu coś jeszcze jest? Jeszcze sprawdzę ten poziom dźwięku. Cały czas mnie nurtuje, żeby nie był właśnie zbyt wysoki. Bo inaczej się za dużo traci po prostu od głosów jednak samej gry. Dobra. No tutaj mamy zasobnik. Aha, no wystarczy, myślę, że tutaj się dostać. Agent braucht Verstärkung. Mamy zasobnik. Wziąłem ja ten zasobnik, czy to nie było tu? No widzicie, oni tutaj chodzą. Normalnie nam pomagają i dostarczają też z tego, co chyba, tak mi się wydaje, że tutaj dostarczają te surowce do punktów kontrolnych. O, tutaj jest ten zasobnik techniczny. Ile to jest sztuk tego? To jest jeden tylko. No ale tutaj mamy też coś tam. To tak działa, czyli tutaj mamy. A, to fajnie. One się odnawiają, rzecz jasna, pewnie. To chyba będzie potrzebne, przydatne. Zobaczmy. No, zdecydowanie mamy tutaj no, tak do końca. Właściwie to. Zaraz. Ten jest szybszy po prostu. Dobra, to zamienimy go. Zobaczmy, jak on. Oj, nie wylogować się nie chciałem. Już ta snajperka trochę mi się nie bardzo tu podoba, że ona jest, ale co? No nie bardzo mam na co ją wymienić. Chyba, że na M60 bym ją wymienił. Zobaczmy, co to jest za broń. Ach, dobra, to jest ten karabin taki. Że on wali po uszach po prostu masakrycznie. Przecież się rozpadło wszystko. O nie. Jakość. Okej. Okay. Taka zabawa. Nie, nie, to trzeba grać uważniej, tak jak na ostatnim części. Ja się trochę jeszcze trochę nie rozkojarzony jestem, żeby się skupić po prostu. I tyle, bo trochę tutaj lamuję. Co ja mogę tutaj dać? No właśnie tutaj ten. Nie wiem, czy M60, czy nie lepiej tego. Bo tutaj mamy SMG. A co to jest? To jest strzelba. Dobra, zostawmy tą strzelbę. Zobaczmy, co to będzie. Może to będzie dobra broń. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mamy warsztat chyba, gdzieś powinien być. Tu musimy odblokować dopiero.
tutaj nie, tu nic nie ma, czyli... ustalmy sobie w ogóle co... dokąd pójdziemy teraz, może w tą stronę w takim razie. Tym razem już ostrożnie będę chodził, nie ma co. Już dwa razy zginąłem, wystarczy. Tego. Ten SMG fajnie strzela, bo on nie ma takiego odrzutu do góry. Jedną wadą jest na razie mały magazynek, ale... ale ja jeszcze nie... widzicie. Świetnie, zdążyłem niestety. Dobra. Nie udało się obronić tego cywila, no przykro mi bardzo. Co tu jest, słuchajcie? Keep out. Co to jest w ogóle za miejsce to? Trochę chodzi tych hien. One opanowały te... no wiadomo, mieliśmy tutaj informacje. Jeszcze ten sektor jest nieodbity przeze mnie. Więc on będzie niebezpieczny. Jak ta dwururka się sprawdzi. Z tej odległości to ona się w ogóle nie sprawdzi pewnie. Ale widzicie, nasze tutaj oddziały też się strzelają. Fajnie to jest zrobione teraz. On das was? Das was? Gott sei Dank. Dobra, tu jest ten zasobnik techniczny gdzieś. Będziemy mieli drugi punkt, czyli łącznie chyba 6 punktów. Gdzie on jest? Tutaj. Jeszcze jest. Dobra, weźmy tą broń. W ogóle trzeba będzie sprawdzić sobie różne rodzaje broni, jak ona działa. Ale to dopiero w późniejszym etapie gry, już po poziomie tym 30 w endgame'ie się będzie sprawdzało, jak działa poszczególna broń z różnymi magazynkami, sterownikami. To jest cała zabawa. W ekwipunku się zaczyna dopiero po osiągnięciu tego maksymalnego poziomu, rzecz jasna. To jest tak, jak było w pierwszej części, tak tutaj jest tak samo. Czy to jest chyba plecak. No, to... feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Ojej, ale to szybko znika, słuchajcie. Myślałem, że będzie... nie mogę zejść tutaj. A tutaj coś jeszcze jest, dobra.
jest jakiś plecak nowy. No tu się nie będziemy patyczkować, po prostu rzucimy im. Szybciej. Ale nie mogę niestety wyskoczyć z tego. Muszę przebiec tam aż. Tutaj mamy pełny zasób tych środków, tych narzędzi. Już mogłem je oddać. To jest wyjście w tą stronę chyba. Możemy przejść spokojnie sobie na drugą stronę ulicy. Przy okazji sprawdźmy, czy tutaj... Właśnie, mamy elektronikę. Też nie zawsze warto jest korzystać z szybkiej podróży. Nieraz... wybrać... lepiej chyba standardowy sposób przemieszczania się, po to, żeby właśnie sprawdzić sobie też teren. Już nie mówię o tym, że jest to bardziej takie imersyjne właśnie, kiedy jednak przebiegamy cały teren. Dobra. Plastikowa butelka, jakaś ceramika, wszystko to się przyda pewnie. Mamy stal drobną. No i tu możemy stąd... Zobaczcie, jak spokojnie się tu zrobiło. Zerkniemy sobie na mapkę i pod tym przyciskiem. Bo co mamy? Operacja ratunkowa jest tutaj. Dobra, zobaczmy tą operację ratunkową. Zdążymy ją przeprowadzić. A tutaj akurat wymieniłem na ten MPX tą dwururkę. Niechcący zupełnie. A nie, dwururka jest. To czekajcie, to tu zmieniłem. A ten? Kurczę, to który to może być lepszy? To? Czy to? Psia kość! Widzicie? A to byłoby dopiero. Już myślałem, że jestem tutaj bezpieczny. W tej bibliotece. A to się okazuje, że nic z tego. Rurka. Przerobione SMG. O nie. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Są chyba karty. Uff, ale patrzcie jak mnie... Ale tam ich jest. Nie, no, trzeba się tutaj za... Wiecie, tam im rzucimy. Tutaj idzie. O nie, no jak to jest możliwe? Znowu zrobiłem błąd, zamiast się schować. Widzicie, te ulice są niebezpieczne, niebezpieczne. Tutaj nie ma co się tak bawić.
Z wymianą broń trzeba sobie wcześniej przygotować najlepiej. Ale dobrze, że tu nie ma trybu hardkorowego. No bo... Czekajcie, a ta broń... Zobaczymy ten karabinek. Co to jest za karabin? To jest... Karabin. Obrażenie od trafień krytycznych. No to może być dobra broń. Dobra. Idziemy sobie tutaj właśnie. Mamy jakąś opcję, operację ratunkową. Tym razem sobie zrobimy to powoli. Nie mogłem go trafić niestety w ruchu. Łatwo. Dają mi tutaj popalić, dają niestety. Kurczę, ile to ja muszę władować w tego pocisku? No nie, ta broń jest za słaba, ja tu zginę już znowu. No widzicie. Nie, ten karabin, ten mój tutaj, który sobie wybrałem, no to nie. Za dużo muszę tutaj oddać strzałów. On ma za małe te obrażenia jakimś cudem. Wybierzmy sobie w takim razie tutaj ten SMG, tak jak był jednak. Tutaj możemy dać to. No i zobaczmy teraz. Czy nie wrócić do tej pierwszej strefy jeszcze? Dobra, pójdziemy tutaj. Zobaczymy, może tutaj lepiej wziąć ten karabin maszynowy. No, zaletę tą, że wprowadza tutaj ostrzał, nie? Nie wiem, co on daje, ale wygląda na to, że są jakieś kary dla przeciwnika w związku z tym, że jest pod ostrzałem. Może są kary do celności albo coś w tym stylu. No shit. Gdzie oni się pouczyli? Aż mnie zaskoczyli. Tutaj stali i oni plądrowali tutaj chyba tą skrzynkę. Jak to trzeba uważać wszędzie. Oczy i uszy dookoła głowy. Ja sobie tu chodzę po prostu jakbym grał w Fallouta albo w Far Cry'a. Tam jest poziom trudności o wiele niższy. A tu to nie. Taktyczny wektor. Pamiętam, że wektor to był jedna z bardzo dobrych broni w pierwszej części. Tu się przyczaję i zobaczymy sobie tego wektora. Może jako drugą broń, albo jako...
Wektor, gdzie to jest? Nie, no to był poziom chyba 8 powinien być tego wektora. SMG tutaj. Pistolet maszynowy. Czekajcie, zmienimy. Czekajcie, czy on ma tą samą broń. Pistolet maszynowy, a to... To jest karabin. Czekajcie, to mam karabin, a SMG też pistolet maszynowy. Dobra, a to... Celność słaba. Ale strzały więcej. Obrażenia za to są mniejsze. Czy ten jest lepszy ogólnie? Dodatkowo plus 20 pojemności, czyli... No nie, zdecydowanie ten SMG jest lepszy. Ale w... Zamienimy może je miejscami. Dobra. Ten wektor nie bardzo. On nie jest... zbyt mocny niestety. ...38 pojemność magazynu. No, ma trochę rozrzutu niestety. Wektor może ma fajniejszy tutaj. No, ale obrażenia ma słabsze. Co tu się dzieje? Sprawdzić. Prawie chyba tak. Nie wiem, z kim oni walczyli. Aha, z naszymi tutaj. No to dobrze. Z patrolem. Jest jakiś znak zapytania, to sobie zobaczymy zaraz. Ale tutaj zarosło wszystko. Patrzcie, shop pracz chyba, coś takiego przynajmniej. Co to jest? Audycja propagandowa. To tutaj, no ciekawy jestem, czy mi się uda to odbić. No tak to na pewno nie, muszę się tutaj schować. Ale za mną ruszyli. Oj. Fajnie, żeś zauważył, że jest, ale nie zdołał uciec stąd już. No, teraz pytanie. Jak to obronić wszystko? Można by tutaj się za... Z której strony oni przybiegną? Proszę bardzo.
pistolet, karabin maszynowy też zeszyć. O, co to idzie? Vorgang angehalten. Dobra, musimy podejść znowu. Wolę to, niż z jedynki te noszenie tych karnistrów. To było tak głupie. Dobrze, że to, że chyba nie ma już takich misji. Kurczę, z drugiej strony idą. Ale to był ostrzał. Dobra, jest czas na przeładowanie. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Dobra, pójdziemy po ten zasobnik techniczny. Pójdę teraz sobie. Jest w ogóle daleko. A tutaj widzę, że znowu się natkniemy na to oddział, ale to... Właśnie, tak się pozbędziemy. Jeszcze jeden chyba był, ale chyba dostał z tego, z tej miny poszukującej. Właśnie. Daleko my mamy? Nie, bliziutko. To już jest zaraz tutaj. Myślę, że to jest tu. To trzeba się tutaj dostać. Zyskaj zasobniki. No mamy 3 z 4, jeszcze jeden jest potrzebny. Zobaczmy, gdzie on jest. Jest tutaj. No to lecimy do niego też. No, widzicie, tutaj mamy niespodziankę zaraz. To jest fajne. To jest dobre. No mina poszukująca całkiem robi niezłą... Niezłą robotę, moim zdaniem. O kurczę. To wygląda jak jeden z agentów. Warto sprawdzać te miejsca, bo już... Limit zgonów chyba się wyczerpał na ten odcinek. Teraz spróbujemy już zagrać
ostrożniej. Tutaj można by było przejść. Widzę tu. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Nie, to jest opancerzenie. Możemy tędy na pewno przedostać się też. Bardzo dużo jest różnych. Tragbares Gerät erkannt. A, dobra. To jest handy. General, da ist deine Frau. Die sagt, sie wäre eine Vertreterin der Theatersiedlung. Sie will mit Ihnen sprechen. Worüber? Sie will verhandeln. Verhandeln? Warum sollten wir mit den Leuten verhandeln wollen? Moment, Sir, ich frage Sie. Sir, sie glaubt, ein Waffenstillstand würde beiden Seiten nützen. Erschießen, Lieutenant. Sir, erschießen Sie sie und werfen Sie Ihre Leiche dahin, wo diese Feiglinge Sie finden werden. Oh, wenn noch jemand zum Verhandeln kommt, erschießen Sie die auch. Oh, ja. Ja, Sir. Strzeli jej? No nie, chyba tak, ale to już było na nagraniu. Rękawiczki, potem sobie wszystko posprawdzam, jak wrócimy do bazy. Patrzcie, choinka, ale taka nędzna już. Gromadzi żywność. Który to gromadzi żywność? Tutaj. Damy radę. Nie damy rady i stąd ściągnąć. Byśmy musieli zejść na dół. Przedojście do nich. Tutaj zostawiłem coś. Jak to teraz tutaj? A jeszcze zobaczmy. No właśnie. Jakaś broń. Agent braucht Verstärkung. Übereinstimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Są od nas. Hmm.
Fajnie, że oni też podają te różne swoje kwestie, są ponagrywane, jak się ich mija, to coś mówią. Takie drobne szczegóły właśnie. A, publiczna egzekucja, kurczę. Nie wiem, czy damy radę to odbić. Zobaczymy, podejdę tutaj. Okej. Idziemy, to będziemy razem może tutaj. W Zukunft überlegen wir sich zweimal. Dobra, spróbujemy się tutaj. Na nich zaczaić. Das war's, oder? Dobra, mamy właśnie odblokowane ten. Seht ihr? Wir können uns gegen jeden verteidigen. Chyba kabury. Czy można to wytwarzać też gdzieś? Musimy tutaj się przedrzeć teraz. No tu ich jest dwóch tylko. A możemy im bombę puścić. Odkryto wejście do podziemi, gdzieś jest. To chyba będzie na mapie zaznaczone, myślę, skoro to odkryto, to... ale zaraz, ten zasobnik techniczny ja potrzebuję. Gdzie on jest teraz? Kurczę, gdzie jest to wejście do tej podziemi? Tutaj chyba nie. Zaraz, pomyślmy. Myślę, że on jest zaraz. No, normalnie powinno być gdzieś. No, zobaczmy. Tutaj. Dobra, czyli prawdopodobnie musimy się. No właśnie, tak dostać do tego zasobnika. Jeszcze sprawdzę, czy aby. Bo może jeszcze być. A nie, tutaj jest po prostu. Nie, to nie jest on. Jest w podobnym miejscu, ale... Może tutaj.
tutaj. Dobra, to on był tu. Zapięcie rowerowe. Okej, okay, udamy się już do bazy. Do tej kryjóweczki naszej, tutaj. No ja na razie jeszcze nie widziałem tutaj, że są kryjówki. Ale żadnej bazy tutaj w tym rejonie jeszcze nie znalazłem. Tak jak ten teatr był właśnie w tym rejonie numer... O, tutaj mamy znowu akcję. Jest dosyć dużą. Tak to było. Widzimy. Wszyscy chyba tak. Czasami są takie dziwne przycięcia w tej grafice. Ostatnio się zdarzały, nie zdarzały, a teraz dzisiaj akurat dosyć dużo. Nie wiem, czy to wina internetu, czy te tekstury się doładowują tutaj. Nic nie ma, nie widzę. Kilku butelek. Tutaj zobaczcie, zostawili bagaże po prostu, uciekli. A tu jest punkt, ale pusty. Dobra, to chyba jest wejście do... Tak. Do bunkru to... Wejdziemy i na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Też taki odcinek głównie poświęcony tutaj eksploracji tych terenów. Kurczę, gdzie to jest to wejście? Tu nie widzę. Tutaj dopiero. Jest kryjówka, nawet przy samej kryjówce pełno rzeczy można znaleźć, zobaczcie. O, muzyczka, fajnie, dobra, to jest takie fajne miejsce, azyl i tutaj się... Tylko musimy punkt kontrolny na początku zdobyć. No właśnie. I potem uzupełnimy te zapasy tam. Dobra. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.